Kosmiczna Planeta Emi. Najlepsze newsy, kosmiczne wywiady i dużo odlotowej muzy. Witam wszystkich w muzycznej planecie Emi w polskiej ramówce Hello Jolandia. Jestem dziś w wrocławskim studio nagrań Fonoplastykon, a obok mnie mój dzisiejszy gość, właściciel studia, producent muzyczny i multiinstrumentalista Marcin Wos. Witam cię serdecznie. Witaj. Witajcie. W branży muzycznej działasz już od wielu lat. Powiedz, co sprawiło, że zająłeś się właśnie muzyką? Nic nadzwyczajnego, to jest taka pasja od dziecka tak naprawdę. Wiesz, ja mam większość zdjęć z dzieciństwa mam w jednakowych tak naprawdę, że mam słuchawki na uszach i grzebię w magnetofonie szkulowym i tak to dzisiaj zostało. Nic się nie wydarzyło, wiesz, nadzwyczajnego. Nie było żadnego zdarzenia takiego, które miał jakiś radykalny wpływ na moje życie. Po prostu od zawsze mnie to kręciło, od zawsze. Wiesz, łącznie z tym, że takie opowieści wigilijne u mnie w domu są zawsze jednakowe, że jak miałem usnąć, to Abba na słuchawki. Jak się zajmował słuchawki, to się budziłem i chciałem dalej. A z racji tego, że Abba to dosyć harmonijnie tak rozwiązana muzyka i naprawdę dobra, mimo tego, że wiele osób powie, że nie, no to chyba tak mi zostało, że gdzieś tej harmonii szukam po prostu. No i, a to jest dosyć długa droga, więc nie nudna. Podobno w studiu nagrań wylądowałeś przez przypadek. Jak to było? Więc to był w pewnym sensie przypadek, bo miałem zespół, w którym nie mogliśmy znaleźć sali prób. I było wolne studio nagrań. I zaczęliśmy grać te próby i tam gdzieś po próbie wyszliśmy w reżyserce, który Bartek Strabużycki, który był właścicielem studia, coś miksował i tak zaczęliśmy rozmawiać, czy to jest fajne, czy nie fajne, a ja byłem dosyć pyskatym młodym człowiekiem i wyraziłem swoją opinię tak dosyć nonszalancko i okazało się, że to w takim razie przyjdź i pracuj. No i przyszedłem i zostałem. Nie, to nie było w tym nic do udowadnienia, raczej tak jak mówię, kwestia podróży, wiesz, tego, że mnie to kręciło gdzieś. Raczej nie mam takich jakichś ambicjonalnych historii. Absolutnie. Karierę muzyczną zacząłeś od nauki gry na gitarze. W którym momencie wiedziałeś, że produkcja muzyczna to twoja ścieżka? A to się zaskoczę. Sierpień 1994 roku albo wrzesień. To wyszła płyta Soundgarden pod tytułem Super Unknown i to była taka pierwsza płyta, gdzie... Co ciekawe, bo ja zawsze słuchałem Beatli i prawdopodobnie, wiesz czego to wynikało, że była to akurat płyta Soundgarden, że na tej płycie jest bardzo dużo Beatlesów. A była to pierwsza płyta wtedy, która zrobiła na mnie wrażenie produkcyjnie, w sensie takim, że tam nie było żadnych sztuczek, nie było specjalnie dużo technologii, ale było dużo pomysłów muzycznych. I jakby z racji tego, że wiesz, ja grałem wtedy w zespołach, ale to były zawsze takie, nazwijmy to w cudzysłowie, komba rockowe, to nie było możliwości na to, żeby generować taki... tego typu barwy, więc to było dla mnie bardzo ekscytujące, że coś takiego się da zrobić w studiu i tak dalej. Jakby, wiesz, całe następstwo w mojej drodze życiowej to jest tylko i wyłącznie kwestia tej płyty i tego, co, wiesz, do dzisiaj jej szukam. Ty sam jesteś muzykiem, grasz na wielu instrumentach. Pomaga ci to jakoś we współpracy z aparatem? Bardzo, bo wiesz, to jakby pomijając kwestię takiej technicznej pracy, typu inżynierskiej i tak dalej, to wiesz, w momencie, kiedy produkujesz komuś nagranie i pracujesz z kimś, to musisz trochę być psychologiem. A jakby znalezienie sensu i istoty tego, co się dzieje po dwóch przeciwległych stronach szyby, że tak powiem, to jest dosyć istotne. Bo ja jestem sobie w stanie wyobrazić, jak się czuje muzyk w momencie, kiedy jest na przykład w złym momencie ciśnięty. Kiedy trzeba go wypuścić, kiedy nie należy nic mówić, kiedy należy mówić i tak dalej. A to są rzeczy, które mają bardzo duży wpływ wbrew pozorom na to, co zostaje, bo wiesz, studio nagrań to jest trochę jak sala operacyjna. Wszystko słychać czysto i wyraźnie i ludzie łapią różne schizofrenie w związku z powyższym, nie? Że coś jest nie tak, że wiesz, te wykonania w studiu bardzo często są mniej ekspresyjne niż na scenie przez to, bo jest zupełnie, wiesz, inna sytuacja, więc jakby umiejętność wygenerowania takiej atmosfery to jest dosyć istotny czynnik, więc to na pewno mi pomaga, bo jakby rozumiem drugą stronę medalu doskonale. Czy ciężko jest opanować grę na tylu różnych instrumentach? Nie. Ty grasz na gitarze? Wiesz co, ja się staram grać na wszystkim, bo wiesz, grałem i na łyżeczkach i na śrubokrętach, natomiast to jakby chodzi o to, nie, to nie jest trudne, wiesz, ja nigdy do tego w taki sposób nie podchodziłem. Jak ktoś mi zadaje pytanie, czy ja coś ćwiczyłem na instrumencie, nigdy nie miałem takiego wrażenia, że miałem wrażenie, że gram bardziej, że chcę grać niż ćwiczyć, więc ja wiesz, nie, prawdopodobnie nie był nigdy dobrym pedagogiem, bo był nudnym pedagogiem, bo mówił mu w końcu graj. Cały czas mówił mu graj. Nie, wiesz, nie byłbym w stanie tego ani jakoś tam, nazwijmy to teoretycznie, ani w żaden sposób tak praktycznie wytłumaczyć, jak do tego dojść, bo wydaje mi się, że to jest zupełnie gdzie indziej, nie? Że po prostu czy należy muzykować, że to największy bajer w byciu muzykiem to jest interakcja z innymi ludźmi i z muzyką. Więc jakby ciężko było mi powiedzieć, że ja ćwiczyłem, to po prostu gdzieś tam się samo wydarzyło. Nie jest to trudne moim zdaniem. Nie jest to trudniejsze niż cokolwiek innego. To jest raczej kwestia koncentracji, tego typu rzeczy. Może umiejętności odcięcia się od świata i bycia tylko z muzyką, bo to jest dosyć trudne. Od lat współpracujesz ze znakomitymi muzykami, między innymi z Hej, Kasią Nosowską, Pogodną, Myslowic. Lista jest długa. Powiedz, jak pracujesz się z tak uznanymi artystami?
Wiesz co, ja nie wiem, czy to wypada tak mówić, ale ja ich nie wartościuję. W sensie nie ma u mnie półki niższej, półki wyższej. Każdy ma jakąś swoją wrażliwość, akurat w przypadku Katarzyny na przykład to jest tak, że my dosyć mocno do siebie pasujemy i ta nasza relacja, ja myślę, że my dość mocno wpłynęliśmy na swoje życie ogólnie, nie tylko muzycznie, ale rzeczywiście jak spotkaliśmy się, to te pierwsze momenty były takie bardzo ekscytujące. Są do dzisiaj są, ale tak, mamy jakąś tam chemię. I to jest, wiesz, ciekawe, bo ja nigdy nie słuchałem na przykład dużej ilości polskiej muzyki i nigdy nie wysyłałem CV swojego, ani żadnych takich rzeczy, bo gdy ja skończyłem liceum, zacząłem się zajmować muzyką, to tyle. I wszystkie osoby, które szanowałem, ze wszystkimi się spotkałem. To jest niewiarygodne, wiesz, ale i to zawsze one przychodziły do mnie. Ty powiedzieli, ma grama megalomanii, po prostu tak się zdarzyło. I wiesz, natomiast ja nigdy ich nie wartościuję. Wydaje mi się, że jak się, wiesz, odpowiednio podchodzi do ludzi, odpowiednio się ich słucha, bo to też jest dosyć istotne, że w moim zawodzie trzeba słuchać, to każdemu można stworzyć takie warunki, że błyszczy, no. A to na tym polega. Dzięki tobie powstało mnóstwo świetnych albumów. Jak długo trwa praca nad jednym projektem? O rany. Wiesz co, między 3 tygodnie a 8 lat. Ale 8 lat? Zdarzyło ci się? Tak, z Krzyszkiem Zoleskim 8 lat robiliśmy tą płytę. Ale to też było 8 lat, w których, wiesz, on się zmieniał, ja się zmieniałem. Mieliśmy wtedy dosyć taką bliską relację interpersonalną. Natomiast to była najdłużej robiona płyta. Ale tak powiem ci szczerze, że... A 3 tygodnie? To co? Wiesz co, 3 tygodnie robiłem płytę z takim młodym zespołem Lollipop, który wtedy był debiutantem. I to było też fascynujące, bo to był bardzo młody zespół, który niedługo grał ze sobą, a nagrał świetną płytę, moim zdaniem. Wiesz, ja ich w ogóle namówiłem na to, żeby nagrał ją ktoś inny, nie ja, żebyśmy zrobili właśnie taką szybką akcję na zasadzie, że nagrałem to z kimś innym i wtedy strasznie namawiałem Maćka Cieślaka, żeby to zrobił i się zgodził. A ja to poskładałem, zmiksowałem itd. I to też była fascynująca przygoda. Wiesz, ja lubię te takie przeskoki z jednej strony tęczy na drugą. Ogólnie rzecz biorąc, ja nie potrafię płyty zrobić w krótszym obszarze czasowym niż 6 miesięcy, 12. Wiesz, nie wiem, czy to jest dużo pracy, znaczy to jest kwestia tego, że ja gdzieś nie potrafię pewnych rzeczy oddać nieskończonych. I ludzie się strasznie wściekają, bo ja przesuwam terminy. No coś jesteś prawdziwym artystą, który ciągle uważa, wiesz, że... Ja tego bym tak nie nazywał, po prostu szukam czegoś, wiesz, szukam do momentu, kiedy coś nie jest na tyle dobre, ja tego nie czuję, nie mam ciareków, obojętnie, wiesz, nie czuję tego, to nie oddam po prostu. I jakby to strasznie irytuje niektórych ludzi, bo to wiadomo, że tam są te wszystkie terminy wydawnicze i tak dalej. Ale tak, wiesz, obstawiałbym, że dobrą płytę się robi rok. Jeżeli chce się jakby tam, wiesz, zrobić coś nadzwyczajnego. Ale też zdarzają się sytuacje pogodne, miałem taką sytuację, że myśmy Opera Folii nagrali bardzo szybko. Bardzo szybko. W 2 tygodnie miksowaliśmy ją z pół roku. Jesteś bardzo cenionym producentem muzycznym. Artyści chwalą sobie współpracę z tobą i wracają do ciebie mówiąc, że rozumiesz ich i wyzwalasz rzeczy, o których nie wiedzieli, że posiadają w sobie. Co ty na to? Wiesz co, to jest szalenie miłe, ale też z drugiej strony oznacza to, że jestem konsekwentny i to zrobię ma sens o tyle, że jak ja nagrywałem pierwszą demówkę swojego zespołu, studiów w Łodzi dokładnie, to byłem trochę rozczarowany tym, że dla osoby, która ją nagrywała, bo ja byłem wtedy muzykiem, to nie była rzecz najważniejsza na świecie. I w momencie, kiedy dostałem propozycję pracy w studiu, to obiecałem sobie, że nigdy nie będę tego traktował jako coś, co robię dla kogoś. Tylko zawsze będę traktował też jak coś swojego. I z tego też tytułu są te obsługi i tak dalej, i tak dalej. Ale to wynika tylko z tego, że ja jakby wchodząc, wiesz, na statek z nimi, uważam, że to jest nasz statek. I to nie chodzi absolutnie, że ja się chcę podszyć pod ich sukcesy, cokolwiek. Tylko uważam, że tak w momencie, kiedy się traktuje takie rzeczy jak swoje i wkłada się w to dużo więcej zaangażowania, to jest zupełnie inny efekt. Że już, wiesz, jakby dzielenie się na dwa obozy, artysta, producent albo cokolwiek, to jest złe myślenie. Do każdego artysty podchodzisz indywidualnie, mówisz, że najważniejsze jest to, by czuł się bezpiecznie i zależy ci, aby wydobyć z niego to, co w nim najlepsze. Jak to robisz? Wiesz co, to nie zawsze się udaje, bo też jakby te obsługi terminowe powodują, że ty się czuł się mniej bezpiecznie. Natomiast, żeby się czuł bezpiecznie, wiesz co, no staram się dobrać takie warunki pracy i przede wszystkim słuchać, obserwować to. Wiesz, tu jest gdzieś taki najważniejszy chyba punkt, żeby wzbudzić w kimś poczucie bezpieczeństwa, żeby ktoś się nie bał występować, żeby ktoś się nie bał... Wiesz jak to jest, w momencie kiedy ma się suszarkę i się śpiewa, to zawsze śpiewa się lepiej niż na scenie w studiu, ale studio jest na samym końcu. Tam jest najbardziej kliniczne warunki. Dlatego tam, żeby kogoś otworzyć, trzeba rzeczywiście mieć z nim, wiesz, jakąś taką nadzwyczajną mieć komunikację i porozumienie. Dużo rozmawiam z ludźmi, chcę ich poznać. Jeżeli oczywiście trafiamy sobie w gusta, bo też zdarzają się takie sytuacje, kiedy coś nie wychodzi się, wiesz, rozstajemy po jakimś czasie. Ostatnio miałem taką bardzo, no nie to, że niesympatyczną, ale przykrą trochę sytuację, że wiesz, po pół roku pracy rozstałem się z kimś i prawdopodobnie to był złe połączenie. Też byłem na takim etapie w życiu, kiedy potrzebowałem, że tak powiem, sobie na nowo ustalić parę reguł, wiesz, i wydaje mi się, że
w momencie, kiedy trafiam na kogoś, z kim mam mieć porozumienie, to to poczucie bezpieczeństwa jest zawsze. Ja nie potrafię być rzemieślnikiem, może w ten sposób powiem, wiesz. Jeżeli nie ma to czegoś takiego ponad wszystkim i ja się czuję rzemieślnikiem, to czuję się słaby. Wtedy mogę kogoś zawieść, ale jeżeli pracujemy razem, to raczej dbam o to, żeby wszyscy się czuli bezpiecznie. Jak wygląda twoja praca nad albumem? Przychodzą do ciebie zespoły ze swoim materiałem, ty to odsłuchujesz i co dzieje się dalej? Wiesz co, od paru lat mam taką zasadę, że robię próby, bo jakby ta cała współczesna technologia, wiesz, komputery, to, że można mieć studio nagrań w laptopie i tak dalej, to się dosyć moim zdaniem negatywnie odbiło na przede wszystkim zdolnościach ludzi. Porównuję to zawsze do takiej sytuacji jak pisanie na maszynie i pisanie w Wordzie z autokorektą. Na maszynie wszyscy, jak pamiętam, z dzieciństwa pisali szybciej, skuteczniej i bezbłędnie. Teraz piszą dłużej, to jest korygowane i jest mnóstwo błędów, bo komputer nie wie dokładnie, o jakie słowo ci chodzi. Podobnie jest z muzyką, że gdzieś, wiesz, przez to, że wszyscy mają studio nagrań w domu, każdy w tej chwili ma. Jeżeli nie ma legalnego, to sobie ściągnie, jeżeli nie ma rozbudowanego, to ma mniejszy tego. I to powoduje, że ludzie przestają ze sobą grać, przestaje być właśnie interakcja, przestaje to być żywe, zaczyna to być takie strasznie mdłe, nieekscytujące. Więc ja staram się od jakiegoś czasu, 3 lat dokładnie, robić coś takiego, żeby robić próby z zespołami. I są zawsze zaskoczenia. Druga rzecz, którą staram się dbać i próbuję zawsze, to starać się nagrywać piosenki w całości. Nie dzielić tego na poszczególne etapy, tylko żeby to było wykonanie, żeby jednak wrócić do takich czasów, kiedy słucha się jakiegoś konkretnego wykonania, a nie cyzeluje fragmenty, wiesz, po sylabie czy po 2 sylabach. Nie? Natomiast to jest czasami szokujące, bo wszyscy są przyzwyczajeni do innej pracy, wiesz, z komputerem, a ja z kolei idę wbrew prądowi. Ale też to lubią, bo oni przekonują się do tego. Przekonują się. I coraz więcej młodych ludzi się przekonuje. I to jest najpiękniejsze, że wiesz, o ile ludzie w moim wieku albo ode mnie starsi mają różne, wiesz, już takie szramy na sobie wynikające z tego, że nagrali 20, czy 40, czy 100 w różnych warunkach są przyzwyczajeni. Te zmiany są trudne, o tyle w przypadku młodzieży ja byłem zawsze przekonany, że one są w ogóle niemożliwe. To jest już tak inny świat niż ten mój, że nie ma szans. A okazuje się, że czasami młodych ludzi łatwiej namówić na to, żeby po prostu pograli. Widziałam, że masz różne metody tworzenia dźwięków. Korzystasz nie tylko z instrumentów muzycznych, ale także z codziennych przedmiotów. To twój sposób na oryginalne brzmienie? Nie, wiesz co, to jest raczej kwestia tego, że jakby to wytłumaczyć nie technicznie, ale wiesz co, dla mnie muzyka i to, w jaki sposób odbieramy dźwięki, to jest kwestia różnych pasm, czyli tego, co brzmi wysoko, co brzmi nisko i tak dalej. Czasami po prostu w nagraniu brakuje czegoś bardzo konkretnego, czego z instrumentu nie ma. Ja sobie staram wyobrazić, jaki dźwięk może coś takiego, co może pasować. I stąd jakby biorą się takie sytuacje typu graje na łyżeczkach, albo generowanie szumów, albo tego typu historii. Poza tym, wiesz, to są też poszukiwania. Nie? Ja robię to 17 lat. Myślę, że przez te 17 lat zrobiłem 200 płyt. I ja też bym chciał się czuć podekscytowany pracą. Nie chciałbym używać tak zwanych, wiesz, państwowych patentów w kółko, więc ja mnóstwo takich rzeczy robię, żeby sobie utrudnić w pewnym sensie, a w pewnym sensie spowodować, żeby to było ekscytujące. Przestawiam graty w studiu, żeby nie mieć pod ręką tych samych. Wymyślam różne rzeczy takie, żebym sam się każdego dnia dobrze bawił, bo wydaje mi się, że ja miałem taki moment 2-3 lata temu, kiedy zacząłem czuć, że pewne rzeczy przestają być dla mnie ekscytujące. Nie? I tak jak mówię, dlatego miałem tak, wiesz, taką sytuację, że musiałem sobie od nowa zbudować jakby swoją hierarchię ważności w pracy, nie? Żeby nigdy nie dotrzeć do takiego momentu, kiedy to jest tylko praca, jak przybijanie pieczęci na dokumentach biurowych. Zacząłem się kombinować, no nie zawsze się to udaje, nie zawsze to się podoba, nie zawsze to przechodzi. Na co dzień zajmujesz się produkcją, realizacją nagrań, miksowaniem, masteringiem. Czy możesz wyjaśnić naszym słuchaczom, co oznaczają te terminy? No wiesz, to po kolei. To jest tak, że na czym polega produkcja? Produkcja to jest trochę coś na takiej zasadzie, przekładając to na język niezwiązany z muzyką. Teraz jest modna taka funkcja, że wynajmuje się kogoś, kto jest twoim stylistą. No to ja robię coś podobnego, czyli dostaję piosenki, staram się ocenić w jakiej estetyce i w jaki sposób dane piosenki, dany artysta wypada najbardziej przekonująco i najciekawiej, najlepiej, i najbardziej ekscytująco jakby z tej strony. I muszę mu uszyć taki uniform. Na tym polega produkcja. Muszę pilnować tego, jakie są wykonania, czy muzycy grają dobrze, stymulować i tak dalej. To jest produkcja muzyczna, czyli to, w jaki sposób od napisania piosenki do nagrania piosenki to działa. A jakby rozgałęzienia z tej funkcji są takie, że jeżeli chodzi o nagrywanie muzyki, to jest nagrywanie poszczególnych instrumentów bądź całego zespołu, miksowanie to składanie tego wszystkiego w jedno nagranie, a masterowanie w zasadzie nikt nie wie, o czym to polega. Lub przecież biorąc, chodzi po prostu o to, że cały mastering polega na tym, żeby wszystkie nagrania, które są na płycie, doprowadzić do takiej sytuacji, że w całości one brzmią spójnie. Kiedyś to polegało na tym, że w momencie, kiedy był winyl, trzeba było poukładać ich poziomy, kto będzie na pierwszej stronie, co na drugiej i tak dalej, zrobić kolejność piosenek.
dzisiejszych czasach, z racji tego, że jesteśmy głównie w świecie cyfrowym, trzeba dostosować brzmienie piosenki do danego nośnika. W przypadku MP3 tam zrobić tak, w przypadku winna zrobić inaczej. To no, czysto taki techniczny proces. Niekoniecznie sympatyczny w moim prywatnym odczuciu, bardzo często jakby za dużo rola się jakby, wiesz, skupia tam. Za dużo uwagi się skupia na etapie masteringu, za mało wcześniej. Techniczna rzecz. Brałeś udział w różnych projektach i warsztatach dla młodzieży. Co sprawia ci największą satysfakcję w kontaktach z nimi? Wiesz co, że czasami widzę ich 5 lat później, jak coś robią, robią to dobrze. I na przykład, wiesz, zdarza mi się taka sytuacja, ostatnio miałem taką bardzo miłą sytuację, że spotkałem osobę, której w ogóle nie pamiętałem, tego chłopaka, a powiedział mi, że tam na nim to zrobiło duże wrażenie. Wiesz, ja to robię, powiem ci, z jakiego powodu, że jak ja zaczynałem, nikt nie był tym zainteresowany, niczego się takiego nie robi. Co było dla mnie trochę szokujące i do dzisiaj jest szokujące, bo wydaje mi się, że wymiana informacji i wiesz, i między pokoleniami, i między ludźmi, którzy się tym zajmują, to jest coś, co popchnie nas wszystkich do przodu. To nie jest sprzedawanie patentów, ludzie to traktują jako coś niewiarygodnego, bo wiesz, sprzedaż swoją wiedzę. Moim zdaniem to jest absolutnie złe myślenie. Twoja wiedza będzie, wiesz, bardziej kiełkować i pęcznieć, jak będziesz się konfrontować z kimś. A ja nigdy nie miałem czegoś takiego, że czułem się lepszy od kogoś, kto ma 19 lat. Wręcz przeciwnie. Bojąc się tego, że wpadam w nawyki, zawsze słuchałem młodszych ludzi, kiedy oni się ze mną nie zgadzają. Mimo tego, że czasami to jest czysta przekora. Ale powoduje to, że masz trochę inną optykę na całość, nie? A nie na takiej zasadzie, że stajesz się, wiesz, wszystko wiedzącą wiedźmą pleple i nie dopuszczasz do siebie myśli, że ktoś inny może mieć rację. Więc ja zawsze jakby kontakt z młodymi ludźmi szanowałem i wydaje mi się, że no, że szanowałem. Byłeś jednym z jurorów programu Superstarcie. Ciężko było oceniać występy artystów? Wiesz co, to było tak, wiesz co, jeżeli cokolwiek w moim życiu było takie naprawdę zahaczające o Monty Pythona, to ten epizod, więc powiem ci, jak to było. To było tak, że ja miałem 2,5 roku taką sytuację, że spalił mi się sprzęt studio. I to było coś koszmarnego, bo stało się to w momencie tak mniej więcej jak teraz, że miałem na ukończeniu kilka płyt i oznaczało to klęskę. I zadzwonił do mnie, to się stało o 5 rano, o 9 rano zadzwonił do mnie telefon i pani zapytała, czy chcę prowadzić z Wojciechem Manem program w telewizji. Z racji tego, że kocham Wojciecha Mana od dziecka, powiedziałem oczywiście. Wszystko, co się wydarzyło dalej, było kompletnie czymś innym, gdzieś to na to się ławialiśmy. I wiesz, ja od początku nie miałem żadnych złudzeń, nawet też na tam pierwszej konferencji prasowej, jak przeszedłem ten casting, powiedziałem, że prawdopodobnie to będzie tak, że po pierwszym odcinku się rozstaniemy i ktoś inny zajmie moje miejsce. I tak też się stało. Czy to było trudne? Wiesz co, było trudne, powiem ci z jakiego powodu, że moim zdaniem we wszystkich tego typu programach, my w ogóle żyjemy w czasach jurorów. Każdy wszystko ocenia, lubi, nie lubi, jest złe, podobne do czegoś i tak dalej. Mam wrażenie, że nikt nie słucha, nikt nie zajmuje się tym, co jest, wiesz, trzonem tego zjawiska, tylko staje się właśnie jurorem. To, co było dla mnie przykre, to było to, że ludzie oczekiwali ode mnie, że będę złośliwy. Rozumiesz? I jak czytałem opinie o tym swoim udziale w tym programie, to były takie, że jestem zbyt mało agresywny. Dla mnie jakby to, że to się skończyło, rozstaliśmy się i na szczęście w jakiejś na wymiarze ludzkiej atmosferze to było idealne. Poza tym ja bym tego nie dźwignął. Powiem ci, to nie jest mój świat. To jest jakby to, co ja robię, ja bym chciał traktować jako coś wyjątkowego i swojego, a nie coś na takiej zasadzie, że co tydzień jesteś w telewizji, która jest kompletnie innym światem niż ten, do którego ja przywykłem. I mówisz coś na zasadzie czegoś, co jest w scenariuszu, to kompletnie nie, to kompletnie do mnie nie przystoi. Też poznałem tego Wojciecha Mana i okazał się jeszcze fajniejszy niż myślałem. I spędziłem super 2 dni z nim tak naprawdę, nie? I dlatego nie żałuję. Nie jest to zajęcie dla mnie i prawdopodobnie nigdy nie będzie. Powiedziałeś kiedyś, że lubisz nierealne wyzwania. Ciągle podnosisz sobie poprzeczkę. To nie o to chodzi. Wiesz, to raczej bardziej chodzi o to, że ja lubię wskakiwać na głęboką wodę, wiesz, i czerpię frajdę z wybrnięcia z takiej sytuacji. To jest dla mnie, wiesz, ekscytujące. Taka walka jest dla mnie ekscytująca. I to jakby o to chodzi. To jakby prawdopodobnie, no nie wiem co, ale cokolwiek by się wydarzyło takiego, co gdzie wszyscy powiedzieli, że to jest zbyt niebezpieczne, to ja bym się tam znalazł i mówię, wariat jestem. Poza produkcją płyt zajmujesz się także tworzeniem muzyki filmowej. Jak inna jest to dziedzina dla ciebie? Wiesz co, muzyki to nie, ale ja bardzo, to zdarzało mi się, że jakieś małe wyjątki. Natomiast ja dużo filmów udźwiękawiałem. Z tego wyniosłem mnóstwo rzeczy. Ja to uwielbiam robić, szczerze ci powiem, i gdybym miał więcej możliwości, to bym robił to częściej. Jeszcze teraz robię film, udźwiękawiam film, który się nazywa Powracająca fala, o rocznicy fali, tej z 85 roku. I ja uwielbiam to robić, że dla mnie zestawienie obrazu z dźwiękiem to jest coś w ogóle absolutnie crazy i szałowego i wiesz, to jest takie moje największe marzenie, to być reżyserem filmowym tak naprawdę, że tutaj jest jakiś taki, spełniam się w ten sposób, ale lubię to. Lubię to tym bardziej, że tam można dopiero nabroić, bo jak tylko słuchasz, to każdy dźwięk ci wchodzi, ale zestawienie nierealnych dźwięków z obrazem to jest kompletnie, wiesz, rzecz, która może zadziałać jak nic. Prawdopodobnie też jakby ta perwersyjność mojej natury jakby powoduje, że mnie to bardzo kręci. Lubię to robić, naprawdę lubię. Pracowałeś przy produkcji ponad 200 płyt, jak sam powiedziałeś, kilkunastu filmów i seriali telewizyjnych. Czy jest jeszcze coś, co chciałbyś spróbować w przyszłości?
Dlaczego ja nie lubię takich pytań, bo to oznacza, że już jest po wszystkim, a ja cały czas się nie mam wrażenia, że jestem w połowie nawet, wiesz. Pewne rzeczy się zdarzają i ja w to wchodzę z reguły, jeżeli to jest coś ekscytującego, a tak poza tym to wiesz, nie przypominam sobie takiego dnia, że budził się rano i myślał co dalej. Lubię robić rzeczy na żywo, no, bardzo lubię. Podoba mi się to, co zrobił Jack White, tak jak ja nie jestem jakimś wybitnym fanem, się ze wszystkimi kłócę o niego, tak podoba mi się ta idea, że on zrobił klub, w którym zespół może wyjść na scenę, zagrać koncert, on jest natychmiast tłoczony na płycie winylowej. To jest coś, co mi się strasznie podoba, głównie z takiego powodu, że to powoduje, że znowu wracamy do tej istoty muzykowania, do tego, że wiesz, pewne rzeczy są na żywo na twoich oczach i są też zapisem jakiegoś momentu, bo tego to wszystko technologia zabrała. To może w taką stronę bym myślał. No, robieniu większej ilości rzeczy na żywo, natomiast to też wymaga dosyć dużej zmiany, wydaje mi się, w mentalu. Są na to szanse na pewno, bo ja wierzę, że na wszystko są szanse, ale nie wiem, czy to jest jeszcze ten moment, czy ja jestem na tyle, że tak powiem, stabilny emocjonalnie, żeby w czymś takim brać udział. Zdobyłeś różne nagrody, nominacje i wyróżnienia, między innymi nagrody Froderka i festiwalu Dwa Teatry. Czy zmieniły one coś w twojej pracy lub podejściu absolutnie do niej? Absolutnie nic. Naprawdę nic. Nie, no co. Cieszyłem się z tej radiowej nagrody, bo to było tyle, wiesz, bo to robiliśmy z Krzysztofem Czeszotem dwa słuchowiska i za oba dostaliśmy nagrody, żeby było śmiesznie. I to były jedyne słuchowiska, posłuchaj, w historii Festiwalu Dwóch Teatrów. Jedyne dwa, gdzie nie, wiesz, nie dostał nikt nagrody z radia, tylko my. I to pierwsze było tyle ekscytujące, że to było słuchowisko bez dialogów w zasadzie. Ja musiałem dźwiękiem zrobić całą historię. Dostałem te dźwięki nagrane, ale musiałem to poukładać tak, żeby to było sugestywne. I to było na maksa wciągające dla mnie. I wtedy się ucieszyłem z tej nagrody. Natomiast wiesz, ja. To te 6 wywiadów, które w życiu udzieliłem, to zawsze mówię to samo. Ja mam z 3000 płyt i to jest przynajmniej 2500 dowodów na to, że ludzie na świecie robią to lepiej ode mnie, więc nie ma takiej nagrody, która by mi spowodowała, wiesz, jakąś eksplozję w głowie. Nie, myślę, że raczej jestem zdrowy. Czy czujesz większą pasję? Czy czuję większą pasję? Pasję. Nie. A przed czym? Obecnie pracujesz nad nowym materiałem muzycznym z Rafałem Dolińskim. Kiedy będziemy mogli usłyszeć efekty waszych współpracy? Oj, powiem ci, to jest trudne pytanie, ale myślę, że to będzie na początku jesieni. Bo mamy gdzie większe rzeczy zrobione, to tylko się tak dopiąć, a my to tak dopinamy, a to jest crazy rzecz i powiem ci, to jest właśnie jedna z tych rzeczy, o których mówiłem ci wcześniej, że ciężko jest mi to przewidzieć z jednego powodu, że to jest estetycznie tak inne od większości rzeczy, które ja robiłem. Ja nie czuję pewności. Miałem jakieś taką płytę, pamiętam, robiłem z Gabą Kulką i Olem Walickim, która się nazywa Sandbox i tam było tak samo, że jakby instrumentarium tej płyty i taki ogólny sznyt estetyczny tej płyty był tak inny, że ja przez pierwszych kilka dni pracy nad nią nie byłem w stanie się odnaleźć. Rozumiem, co było dla mnie zaskoczenie w pewnym sensie. A potem się okazało, że to tak miało być. I z Rafałem mam coś podobnego, że robimy tą płytę i z racji tego, że ona była robiona w dość burzliwym momencie i mojego życia, i jego życia, i w ogóle opowiada o takich różnych dziwnych zdarzeniach, to gdzieś chciałbym, żeby to było wyjątkowe. I nie do wszystkich rzeczy jeszcze jestem przekonany. Ale myślę, że jesień. Na zakończenie powiedz, jakie masz plany na kolejne miesiące? Wiesz co, w chwili obecnej kończę płytę zespołu Jamal, kończę płytę artysty pod tym Mrozu i to obie te płyty myślę, że było dosyć dużym zaskoczeniem. Robię z zespołem Hello My Sunshine z Wrocławia płytę i robię płytę... Jezu, zapomniałem, co jeszcze robię. Aha, Happy Set jeszcze robię. Za dwa tygodnie jadę nagrywać z Happy Setem drugą płytę. I też myślę, że on Mrozu i Jamal myślę, że będzie zaskoczeniem. No i to wszystko muszę skończyć do końca wakacji. Ale dobrze, ja teraz potrzebuję czegoś takiego, powiem ci szczerze, bo było dosyć luźno przez ponad rok po tym spaleniu studia i tak wiesz, ja potrzebuję teraz, że tak powiem, mocnych zajęć, więc nie ma rudze. Ja to lubię. Marcin, dziękuję ci ślicznie za twój czas bardzo i za proszę. Spotkanie, i za zaproszenie do twojego studia. Cieszę się, że miałam okazję tutaj przyjść i widzę bardzo, jak kochasz to, co robisz i patrząc na ten cały sprzęt, nie dziwi się, że wychodzą spod twoich rąk tutaj takie cuda. Życzę ci samych sukcesów w przyszłości. Dziękuję bardzo. Czy mogę prosić o pozdrowienia dla słuchaczy muzycznej planety EMI? Nazywam się Marcin Borski i chciałbym pozdrowić słuchaczy muzycznej planety EMI. I couldn't hear when you came. We didn't talk, dying flame. I felt your presence caught you on my back. Your intentions were good. I couldn't move, just stood. Let down head on my chest. Left my clear happiness on the floor. When I dream you want me more. Stuck in your net, have no reason to laugh. Play my film junction higher up.
didn't notice your games. Unclear rules, strong hands, speaking that truth. I like your deep, dark side. Your intentions were good. I couldn't move just to let